Manuela Gretkowska, pisarka jeszcze żyjąca. Mój życiorys, skończyłam filozofię w Krakowie, wyjechałam na azyl polityczny do Francji, wróciłam po paru latach, napisałam scenariusz do filmu Andrzeja Żuławskiego Szamanka, potem wyjechałam do Szwecji na parę lat, gdzie urodziłam córeczkę Polę. Po powrocie założyłam Partię Kobiet, która brała udział w wyborach do Sejmu. W międzyczasie wycięto mi z jednej z gazet felieton o prezydencie nożyczkami ze 100 tysięcy egzemplarzy, co się przyczyniło też do powstania Partii Kobiet i buntu przeciwko cenzurze i cenzurowaniu kobiet głównie w ich życiu i wypowiedziach. Mieszkam teraz pod Warszawą. Napisałam kilkanaście książek i opowiadań, i powieści, i felietonów. Ostatnia moja książka, najnowsza, Agent, będzie teraz filmowana. Piszę scenariusz. Pisałam, czy piszę zarówno o erotyce, jak i o filozofii, o macierzyństwie, o ciąży, o szukaniu tożsamości. Bo myślę, że to jest główny temat współczesności. Nie ma tożsamości, jest proces. I w tym musimy się znaleźć. To jest ciekawe, stawanie się człowieka. W zależności od sytuacji, od historii. A tak jak ryby w wodzie, my jesteśmy zanurzeni w historii. I myślę, że najbliższa mi jest wypowiedź Artura Rimbaud, że trzeba być współczesnym, bardzo współczesnym. I współczesność mnie interesuje.